Witam. Dziś postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego mimo prób, jakie podejmujecie, nie zbliżacie się do tak upragnionego przez Was wspaniałego życia. Bardzo często skarżycie się do mnie, że próbujecie, że staracie się robić medytacje, kursy, ćwiczenia, wizualizacje i nic. Nic się nie zmienia. A nawet bywa, że wszystko ulega pogorszeniu. Prosicie mnie wtedy o przepis na cud. Pytacie, co możecie zrobić, aby wasz los odmienił się szybko i na stałe. Zastanówcie się, że tak naprawdę chcecie, aby ktoś dał wam magiczną różdżkę spełniającą wasze życzenia, albo po prostu za was odmienił wasz los. Wy chcecie tylko na chwilę zamknąć oczy, a gdy je otworzycie, wasza rzeczywistość ma już być cukierkowo-różowa, bez wad. Pewnie niektórzy z was zaraz zaoponują i zaczną udowadniać, że przeszli nie jeden kurs, że medytowali nie dzień, dwa, a nawet miesiąc i nic. Jednym słowem, będziecie uważać, że włożyliście masę pracy i nic to nie dało, a miał być cud. Postaram się wam wytłumaczyć, jak najlepiej potrafię, gdzie leży problem. Mam dość spore doświadczenie w pracy z ludźmi nad ich rozwojem, nad zmianą ich życia i mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że problem leży tylko i wyłącznie w was. W nikim innym. Nie w waszych rodzicach, dziadkach, dzieciach. Nie w waszych partnerach, szefach, znajomych. Również nie leży on w okolicznościach, w pechu, w złym losie. Leży on tylko i wyłącznie w was samych. Pewnie słysząc te słowa, wcale nie zamierzacie w nie uwierzyć i tylko wzrasta wasz opór. Jest tak, bo człowiek ma ogromne ego, z którego często nie zdaje sobie nawet sprawy. I tak bardzo utożsamia się z własnym ego, że nie przyjmuje prostych słów prawdy o sobie samym. Nie udaje się wam, bo podejmując się prób pracy nad sobą, tak naprawdę oczekujecie cudu. Nie zagłębiacie się w siebie. Nie zmieniacie się. Nie pracujecie nad sobą. Klepiecie medytację, robicie wizualizację, myśląc o zupełnie czym innym. Podejmujecie decyzję o zaufaniu i wierze w to, co robicie, łamiąc ją 5 minut później. Do tego wasze ego nie pozwala wam tego zauważyć. Bo przecież wtedy pospadałyby korony z waszych głów, a tego nikt z was nie chce. Przyjrzyjcie się sobie, a zauważycie, że dokładnie tak jest. Podam wam przykład z życia. Powiedzmy, że istnieje przykładowa Zosia. I Zosia cierpi na brak miłości, ma również problemy finansowe, zdrowotne. Zosia ma dość swojego życia. Wpada w depresję i narzeka na los. Pewnego dnia postanawia, że odmieni swój los. Zaczyna stosować medytację, ba, nawet zapisuje się na jeden z kursów, który ma jej w tym pomóc. Codziennie ćwiczy i niby wszystko ma ulec zmianie, a nie ulega. Zosia traci zapał i zaczyna obwiniać wszystkich i wszystko. Do tego traci też wiarę w cokolwiek, a jej złość i gniew narastają. Rzuca więc medytację i kursy i stara się jakoś żyć. Po jakimś czasie naturalnie znowu podejmuje próbę zmian, kupując następny kurs i następny i następny. A teraz wyjaśnię wam, co tak naprawdę ta nasza Zosia robiła. Więc naprawdę z całego serca miała dość swojego życia i zapragnęła zmian. Naprawdę i rzetelnie trenowała i ćwiczyła medytacje i kursy, nie skupiając się wcale na danym treningu, tylko klepiąc go pobieżnie, aby było już z głowy. Poza tą, powiedzmy, godziną dziennie, w której to tak dzielnie ćwiczyła, nadal pomstowała na los, złorzeczyła znajomym, nienawidziła siebie i życia.
nie pilnowała swoich myśli. Oddawała się zazdrości, zawiści, rozpaczy. Czuła złość, że dlaczego to ona musi się zmieniać i pracować nad sobą, jak to świat jest zły, a ona ma gołębie serce. Czuła zniechęcenie i ogromną niesprawiedliwość. A ego Zosi było zgniecione, zdeptane i ogromnie rozgoryczone. Naturalnie przerysowałam troszkę tę moją opowiastkę, abyście mieli jasny obraz tego, co tak naprawdę się z wami dzieje podczas niby tej waszej ogromnej próby zmiany. Dam wam przepis na to, jak powinna wyglądać prawdziwa praca nad sobą. Jak nie oczekując cudu, a pracując, naprawdę pracując nad sobą, zmienicie życie na lepsze. W momencie, kiedy wybieracie drogę pracy nad sobą i bierzecie los w wasze ręce, musicie nie tylko medytować, trenować, stosować się do zaleceń kursu, które wybraliście. Musicie naprawdę zaangażować się w zmianę. Po pierwsze, musicie zacząć od obserwacji siebie samych. Musicie stać się obserwatorami. Przerwać nawykowe myślenie i przestać działać jak automat. Musicie również zrezygnować z ego, a nabrać w zamian trochę pokory. Po drugie, musicie zacząć myśleć sercem. Tak, dokładnie sercem. Musicie pracować nad wyrzuceniem gniewu, złości, rozpaczy, strachu, a zacząć pracować nad przyciąganiem miłości, wdzięczności, szczęścia. Cała praca polega na obserwowaniu siebie, swoich zachowań, reakcji, emocji i kwestionowaniu ich, podważaniu ich autentyczności. Musicie zadawać sobie pytania, dlaczego czujecie złość czy inne złe emocje? Na kogo i na co tak naprawdę jesteście źli i co wam da ta nienawiść? Nie oczekujcie, że medytacja czy kurs, czy jakakolwiek metoda zmieni wasze życie, jeśli wy nie zaufacie miłości, wdzięczności i szczęściu. Jeśli nie zmienicie się i nie pozwolicie sobie zauważyć, że wszechświat, absolut, czy jakakolwiek inna siła, w którą wierzycie, chce dla was dobrze, ale nie może wam tego ofiarować, jeśli wy nie zmienicie swojego serca. Praca nad sobą to ciężka, kompleksowa praca, a nie klepanie formułek. Zmiana musi się dokonać w waszych sercach, a potem w waszych głowach. Nie zmienicie swojej rzeczywistości, nie zmieniając siebie. Mam nadzieję, że macie już troszkę jaśniejszy obraz i zamiast na cud postawicie w swoim życiu na rzetelną pracę. Dość dużo osób skarży się na to, że mają problem z odczuwaniem wdzięczności czy miłości. Dlatego w niedalekiej przyszłości na kanale Sekwencji Zmian pojawią się treningi na ten temat. To wszystko na dziś. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.